Dobre praktyki EFS w województwie zachodniopomorskim. Aktywizacja osób młodych. Projekty powiatowych urzędów pracy. Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój wspiera działania powiatowych urzędów pracy w aktywizacji osób młodych. Oto jak wykorzystują przeznaczone na ten cel środki Europejskiego Funduszu Społecznego, pytamy Andrzeja Przewodę, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Wspieranie grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, tych, którzy sobie radzą najsłabiej, jest jednym z naszych najważniejszych zadań. Wśród tych grup osoby młode są jedną z tych szczególnych, bo ci, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, dopiero wchodzą na rynek pracy, rzeczywiście mają to najtrudniej ze względu na brak doświadczenia, na brak dotychczasowych odniesień. To odnalezienie się na rynku pracy czasami bywa bardzo uciążliwe, stąd też duże działania, które są dedykowane właśnie osobom młodym, właśnie osobom rozpoczynającym swoją karierę zawodową, wchodzącym na rynek pracy. A w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego jednym z kluczowych naszych partnerów są właśnie powiatowe urzędy pracy. No i trzeba przyznać, że powiatowe urzędy pracy radzą sobie z tym wyzwaniem wyjątkowo dobrze i wyjątkowo sprawnie. Na przestrzeni ostatnich 6 lat na te działania dedykowane właśnie osobom poniżej 30 roku życia zostało dedykowanych ponad 288 milionów złotych i udało się pomóc ponad 21 tysiącom młodych ludzi w województwie zachodniopomorskim. Jakie instrumenty są najczęściej wykorzystywane, by pomóc ludziom młodym w wejściu na rynek pracy? Niewątpliwie tu zawsze kluczem jest dostosowanie działań dedykowanych poszczególnym osobom do ich indywidualnych predyspozycji, uwarunkowań, bo no, każdy z nas ma jakąś tam swoją wizję swojej kariery zawodowej, nie zawsze ona koresponduje i współgra z naszymi możliwościami. Ważne jest, żeby dostosować te nasze plany do naszych kompetencji, możliwości, czasami uzupełnić te kompetencje, stąd też olbrzymie środki, dzięki którym możemy, czy młodzi ludzie mogą kończyć kursy zawodowe, szkolenia zawodowe, duże środki na organizację staży, a więc zdobywanie tych doświadczeń już w rzeczywistym miejscu pracy. I wreszcie taki instrument, który z punktu widzenia powiatowych urzędów pracy, ale też młodych osób jest niezwykle istotny, to dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki, które można otrzymać na otworzenie, zainicjowanie swojego biznesu, niedużego zazwyczaj, bo to 20 kilka tysięcy złotych, ale one dają tą szansę i możliwość rozpoczęcia dla tych, którzy właśnie w biznesie, w prowadzeniu własnej firmy widzą swoją przyszłość i widzą swoją ścieżkę rozwoju. Niewątpliwie największą atrakcją tego instrumentu jest to, że to jest dotacja, że to jest instrument bezzwrotny. To nie jest pożyczka, którą po jakimś czasie trzeba oddać, tylko to jest instrument po wywiązaniu się oczywiście z szeregu uwarunkowań, utrzymaniu działalności przez 12 miesięcy, ale to jest instrument, który nie podlega zwrotowi. W związku z tym, jeżeli te środki finansowe wystarczają na otworzenie, czy wspomogą otworzenie własnej firmy, no to z całą pewnością jest to niezwykle atrakcyjne wsparcie. Projekty realizowane w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.